My Little Pony! My Little Pony! Ah! Elo, elo! H2Zero, siemanko ludziska, jestem Cichy Bój, a to jest kolejny odcinek z serii... Nie, inaczej, ze mną jest... Ja! On! A to jest kolejny odcinek z serii... Wazon. Tak. Nie! My! Little... Minecraft. Ale was zmyliliśmy z tym wazonem, nie? Nikt się nie domyślił. Wszyscy myśleli, o, nową serię zrobili wazon. To się nazywa. A wcale nie jest! Masz brzydkiego skina. Mam ślicznego skina, znaczy, uwaga kochani, zanim zaczniemy w ogóle odcinek, wyjaśnię wam, co się działo przez ostatnie 20 minut. Wcześniej zmieniłem sobie skina i wygląda dość chujowo. Teraz w prawym dolnym rogu pokaże się okienko, jak wygląda, z perspektywy Maćka, bo Maciek teraz nagrywa tylko. Będzie moja perspektywa w odcinku. Tak, no. I no, pojawia się perspektywa Maćka, ja jestem Cichy Wuj, to jest Gorsior, a to jest Maciek, a to jestem ja. No, i a to jest stodoła. I patrzcie, skończyliśmy stodołę, znaczy jej elewację. I szczerze powiedziawszy, Maciek się zasłużył, bo umie budować. Tak. No, dobra. A zanim zaczniemy odcinek, musimy powiedzieć kawał. Ja miałem taki zarąbisty kawał. Ja też mam dobry kawał, czekaj. Mogę powiedzieć pedofilski kawał? No dobra, dawaj. Dobra, to co różni... Już mi się śmieję. Co różni dziecko od łodzi podwodnej? Nigdy nie byłem w łodzi podwodnej. Co? A słyszałeś kawał myszerej? Co? Nie. Patrz. Przychodzi myszysz do baru, nie? No. Tak zaczyna chlać, tak chleje. Jeden po drugim shot, tak o, i po chwili takie o, się zawaliło, tak się... Patrz, zespół gra, nie? Tak podchodzi, rzucając 200 złotych. Graj się mi myszerej! On tak po zespół tak patrzy. Ej, co to jest to myszerej? Tak nie wiem, co to jest, nie? Grajcie mi myszerej! Co to jest, kurwa, to myszerej, nie? Takie... Nie wiem, może niech pan coś zanuci. Graź mi myszerej, płacę co wymagam, nie? A takie, no dobra, to tam niech pan zanuci nam to myszerej. Jest idioci. Nie wiesz jak to leci? Myszerej, pancerni. Boże. I poziom, żart podniósł oglądalność na 16%. To mamy kurwa rekord. Ej Maciek, jak zaczęło cię słyszeć przez, jak przez walkie-talkie. Walkie. Pasuje? No, nie, bo tak słychać cię... O, słychać cię normalnie. Dobra, i co robimy w dzisiejszym odcinku? Przestałem mówić typom. Co? W dzisiejszym odcinku będziemy kończyć elewację, znaczy Jonasz to będzie sobie tam ten, środki, a ja będę sobie robił dwory. Znaczy Maciek posadzi drzewa, bo tam miały być drzewa. No, a dlaczego wpierdalasz suche kotlety? Zjedz... No bo mam usmażone, ale najpierw chcę te suche zjeść. No dobra. Ale to wpierdalaj usmażone, a suche usmażysz. Ale miałem 3 serduszka, to nie jest, to szkoda było mi zmarnować takiego, wiesz. Aj, pierdolisz. Dobra, ale wrzuć całą moją perspektywę. Wrzucę całą, bo żeby nie było, że Maciek, że pół odcinka Maćka nie ma i go nie widać, to żeby było widać, co on widać. Wiecie, o co mi chodzi. No, ale zobaczcie, Maciek, tutaj dowaliłeś... To już zaczynam. To jest pierun. W ogóle do czego słyszysz? To jest pierun Bono. To pierun Bono, znowu cię przez walkie-talkie, kurwa, słychać. nie mów dupą. Dobra. Ej, to jest pierun Bono, chodź go pokażemy z zewnątrz. Pieruna? No to dobra, jak w ogóle wygląda pierun Bono z zewnątrz? Tak jakbym chuj, chciał wyrazić taką ładną obramówkę. Ale po chuja zrobiłeś obramówkę. Nie po chuj, tylko po Bono. Nie wymawiaj Bono imienia nadaremnie, bo Bono nas dojedzie. Bo co? Bono. O, macie gruby szart. Ej, odległość jest 1 czy 2? A rób jak uważasz, to byle ten. Byle... Dobra, rób jak chcesz. Co za różnica? Czekajcie, tu trzeba zrobić takie ten, jak w stodołach są takie te. No, wiecie o co mi chodzi. Takie te. Jak się wydarzy pomiędzy drzwi. Hop. Dobra, co ja znalazłem? Nie miało tak wyglądać. Tu nie przejdzie. Myślę, pan ty, to może ja zagram 4 pancernych na grzebieniu. W sumie? Kto Bogatemu zabroni? Ptusk.
Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że chyba coś cichawo mnie słychać. Nie, dobrze, ja cię dobrze słyszę. Ale naprawdę. Nie wiem, czy Audacity mnie dobrze słyszy, bo ono tak ten... Wiecie, na pewno cię dobrze słyszę. Zobaczę, o tak, teraz chyba będzie lepiej. Myszerej, dobra, czekaj. Jak ktoś z was gra w WoMa, to niech się do mnie odezwie na privie. Ale konkretnie w Wotyle K, wracza w Deliszki 335, bo mi się nudzi Nianskim grać. Ty jest niesynchronizycznie. Co? Nieważne, nie zrozumiesz. Jest niesynchronitycznie. Niesymetrycznie, no. Znaczy... No właśnie, tak. O, to mi chodziło. W ogóle ktoś mi zajebał się... Ale mam ścinki z krowami. W ogóle ty to z twoim internetem coś jest nie tak, chopie. Bo do dupy cię przez cały czas słychać. Ej, wiesz, bo zapomniałem wyjść z Facebooka. No Facebook wątpię, nie wyszedłem z Face'a. Może, ale Facebook aż tak chyba nie obciąża internetu. Ło, wow, złowieszczy dźwięk! Złowieszczy dźwięk! Słyszałeś złowieszczy dźwięk? Słyszałeś złowieszczy dźwięk? Znaczy... No w Minecraft'cie. Trochę mnie w brzuchu burczy, ale jeszcze... Aha, nie, to nie. To wiesz, co to znaczy? Bono? Tak. Bono po nas nadchodzi. Ej, właśnie musimy mieć nowy dżingiel, kiedy nadchodzi Bono. Czekaj, to może... Ej! Co? Ciemno się robi. Może być? Może być. No dobra. Nadchodzi Bono! O Boże, gdzie mój grzebień? Czekaj, już go mam! O tak! Już co, chyba nagram sobie ten dźwięk tak osobno i będę go wklejać, a nie żeby go grać przez cały czas tak na żywo. Na live. Uuu, z playbacku lecisz. Przedał się. Z playbacku na grzebieniu. No to wszyscy wiemy, że się sprzedałeś. Hajsy z YouTube'a muszą się zgadzać i już nie chcesz grać jak grzebień, tylko grzebień ma sam grać. Tak. I czekaj. I ten grzebień będzie grał. Kurde, moja perspektywa jest tak interesująca. No wiem, bo ksa... Maciek! Oż... Maciek! Co? Tutaj! Czekaj. No tutaj, nie tu, tutaj! Drodzy widzowie, jak to wygląda, powiedzcie mi. Chujowo! No nie wierzę. Mistrzostwo świata. Wiem, ja zamaskuję tego pieruna. Dlaczego to tak wygląda? Ja mam taką bekę, jak to widzę. Jeszcze ty mnie wołasz, patrz, a tam co? Pała w oknie. No tak jak te chujemy z kapitana bomby. No. Nie, jak było ten... smacznego w ich języku? Nie wiem. Do chuja? Nie, do chuja. Ej, otwórz jeszcze raz. Panie. Co? Rzuć mi trochę sadzonków, bo ty jeszcze miałeś trochę, nie? 49. Ty, patrz, Czarnuk tam jest. Tam jest. Wiem, ale nie zwracę. O kurwa! Co? Nie, nie przyjdzie. Ło, goni mnie. Jemnie. Czekaj, wyleję wodę, wyleję wodę! Właź wody! Dobra, jestem bezpieczny. A, no moje sadzonki! Ja go zabiję. Jestem ten, twardzielem. Dobra. Dobra, nie jestem! A! No co, kurwa! Gdzie ty, zgin! Gdzie ty jesteś? Ja tu go widzę. Nie, bo wychodzę z drugiej strony. Dobra, idę go zabić. Czekaj, czekaj. A, widzę cię. Spokojnie, Maćku. Osłaniaj mnie, osłaniaj mnie. Coveruj mnie. Dobra. Czekaj, wezmę go tak z zaskoczenia, tak... Abasz, abasz! Jezu! 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 Wygląda jakbyś się zlał za jego widok. No, zazwyczaj to robię, gdy ich spotkam. Tam się na mnie gapi. Tu jest zombie. Dobra, przestaję kamerować. Czekaj, idę go za... Czemu przestajesz kamerować? Ej, uderzyłeś zombiego, ty ubie. O Boże, zjebałem. Sorry. Aaa, no właśnie. Nie! Prawie jak Andrzej. To może być Ryszard. Nie, idźcie. Jesteś w chujowej sytuacji. Idźcie sobie, nie. Ale nie możesz wyjść z dnia, Sherlocku? Nie! To jest Andrzej! Pomocy! Nie!
Tu jest Andrzej, Jonasz umrę, szybko, dzień rób. Już robię, dzień, powie Andrzej, pisuję. Ja biegam nie, w kółko. Andrzejowa pozycja. Jest tu jeszcze? Jest! Czekaj, już prawie. Pomóż! No, umieram. Zabiłem go! Widzę światło. Ale... Nie, on nade mnie goni. Wylej się! Czekaj, idę się zsikać na siebie, czekaj. Spuszczę ci się na twarz. Sikaj! Weź moje siku! To siku! To drugie! O, widzisz? Jest Andrzej. Mówię to ci. Znowu on! Nie! To ten kurdupel! No mówiłem ci, że Andrzej. Aha, to że on cię goni. No, cały czas przed nim uciekałem. Maciek, za tobą jest creeper. Dobrze jestem w wodzie. A w sumie to on powinien być w wodzie, nie ja. Au! Coś mi jebło! Enderman! Cichy, uciekaj! Maciek, cichy, jesteśmy w dupie. Jestem na dworze. Jestem w bardzo chujowej sytuacji. Wybuchnę go w wodzie, patrz. O, tam za tobą jest drugi! Zabij go! Trzy są! Znaczy chodź dwa już. Chodź do wody, tu jest bezpiecznie. Pomocy, ja nie mam w ogóle życia nawet. To czekaj, zjedz koltę. Nie! Ale jak jem, to spływam. Zabiję go. Wreszcie się na nim zmściłem. Nie mogę wejść do środeczka. Czekaj, zabiję go. W moim ogródecku. Jest chujowo. BUM! Brawo, Jonasz. Chujowo. Ty zalepiasz. Dobra, ja to zalepię. A ja idę sadzić. Sadzić, palić, zalegalizować. Ale jesteś śmieszny. Nie, tu jest szkielet. Przeżył, bo był cień. Aha, El Matrix. El Polo Matrixo. Bang, bang. Na strzała strzel. O, drzewka już rosną. No to super. Już dwa są. No krowa bęk. Trzy są. Wow, nie szalej. Dobre odstępy zrobiłem. Maciek, opowiedz coś śmiesznego. Trzeba podbić oglądalność. Coś takiego. Jeszcze jeden kawał miałem, ale to był taka miazga to była, nie? To była taka miazga, że deski. Tylko zapomniałem. Bo to mówiłem u Sopla, no usłyszałem to od... To może opowiemy kawał o falowanych blaszkach, co ty na to? Ej, sorry cicho, ale naprawdę nie chce mi się. To ja opowiem. No dobra, to mówię już. Nie, no dobra, mów. Ale masz to powiedzieć tak jak to brzmi w oryginalnie, że ma być ta, wiesz, taka dykcja ma być perfekcyjna. No to mi się nie podoba temu. Opowiadaj. No opowiedz, zrób to dla widzów. Albo ja opowiem kawał o jamniku. Nie, o jamniku już mówił Smucha i już to było o jeden raz za dużo. Dobra, to inaczej, to o czym? No, mów o tych falowanych blaszkach, dobra. W sumie to kup... będę źle mówić, to co? To nic. No ale wiesz, na czym ten kawał polega, no, tak? No wiem, na czym polega. No, ale znasz nie... zakończenie, tak? No znam. No właśnie, to nie ma... O, sorry, że tak smarczę, ale jestem przeziębiony. Aha, tak. Więc uwaga, kochani. Pewnego razu była sobie falowana blaszka, no nie? I postanowiła sobie iść na piwo. No idzie sobie falowana blaszka na piwo, idzie sobie, patrzy, a tu spotyka drugą falowaną blaszkę. I ta druga falowana blaszka... Cześć, falowana. Mówi do niej, cześć falowana blaszko, dokąd idziesz falowana blaszko? A idę sobie na piwo, falowana blaszko. Ło, serio idziesz na piwo? Ja też idę, no to chodźmy razem. No, idą sobie dwie falowane blaszki, sobie idą na piwo, idą, patrzą, a tam w oddali gdzieś, kto idzie? Trzecia falowana blaszka! I ona do nich, cześć falowane blaszki, dokąd idziecie? A idziemy sobie na piwo, falowana blaszko. Serio idziecie na piwo? Ja też idę. No to chodźmy razem, pójdziemy sobie we trójkę. No idą sobie trzy falowane blaszki, idą sobie. I wiesz, kogo spotkały dalej? Znać. Na kogo? No czwartą falowaną blaszkę. No i idą sobie, patrzą, jest ta czwarta falowana blaszka, a ona do nich, cześć falowane blaszki, co tam u was falowane blaszki? A idziemy sobie na piwo falowana blaszko, chcesz iść z nami? Pewnie, że chcę. No, idzie sobie już cztery falowane blaszki idą sobie. Idzie i ten, spotkały, wiesz kogo, piątą falowaną blaszkę. No i idą dalej. Nie, inaczej, zjebałem, bo one się przywitały z nią. I one mówią, cześć falowane blaszki, dokąd idziecie falowane blaszki? A idziemy sobie do baru na piwo. Ło, to idę z wami, bo ja też szłam sobie do baru na piwo. No to super, chodźmy całą ekipą. No idą sobie falowane blaszki, już ich pięć. I uwaga, Maciek, teraz jest punkt kulminacyjny. Nie spotkały falowanej blaszki. Spotkały dwie falowane blaszki. No i te dwie falowane blaszki, cześć falowane blaszki, młodo, dokąd idziecie, co za spotkanie, one, te pięć falowanych blaszek do nich, a idziemy sobie do baru na piwo, chcecie iść z nami? Pewnie,
No i idzie 7 falowanych blaszek. No i idą sobie, idą do baru na piwo, te falowane blaszki idą sobie, idą, patrzą i wiesz, kogo spotkały? 8 falowaną blaszkę. Jezus, Jonasz. No i cześć falowane blaszki, mówi 8 falowana blaszko. Cześć falowana blaszko, mówią falowane blaszki. Dokąd idziecie? A idziemy sobie do baru na piwo. O, serio, idzie się do baru na piwo? Ja też szłam. No to chodźmy razem. No i idzie sobie 8 falowanych blaszek, idą sobie, idą... I spotkały 9 falowaną blaszkę. No i one, ło, cześć falowana blaszko, idziesz na piwo? Nie, idę do domu. A, no to sorry, no. No i nie poszła z nimi, idzie tylko 9 falowanych blaszek. No i idzie tych 9 tych falowanych blaszek i spotkały 10 falowaną blaszkę. Nie, chyba już pojebałem coś. Ile było tych falowanych blaszek? No. Dobra, ile było falowanych blaszek, no. Nie wiadomo ile. No to dobra. I tak, Maciek, to może przeniesiemy się w czasie, co ty na to? Tak, wiesz, tak pół godziny później. No dobra. No tak pół godziny później już jest, nie wiem, z 30 falowanych blaszek. No i idzie te 30 falowanych blaszek, idą sobie, idą i wiesz, kogo spotkałeś? Ja teraz mówię. Ja chcę. No to Maciek opowiada ja resztę. Idzie sobie 30 falowanych blaszek, nagle spotykają falowaną blaszkę. Cześć falowana blaszka, cześć falowana blaszka, gdzie idziecie falowana blaszko? A, idziemy tu na piwo falowana blaszko. O, mogę iść z wami falowana blaszka, na spoko falowana blaszko. Idzie sobie 31 falowanych blaszek na piwo. Cześć falowana blaszko. A były dwie. Witajcie falowane blaszki. Cześć falowane blaszki. Gdzie jesteście falowane blaszki? A na piwo do baru. Falowana blaszko. O, możemy iść z wami tak. A ta druga też może iść na tak. Idziemy na piwo. O, super. To idą sobie takie 33 falowane blaszki. I nagle dochodzą do baru. Wchodzą do baru, podchodzą i mówią: dzień dobry, panie barmanie. Dzień dobry, falowane blaszki. Co nas jest? Zjebałeś, bo one przy stole spotkały kolejną falowaną blaszkę. Naprawdę była przy stole jeszcze jedna? Była jeszcze jedna przy stole. Nie zauważyłem jej, przepraszam. No to dobra. Wróć się z nimi falowanymi blaszkami do stołu i falowane blaszki nie chciały zamówienia, tylko 33 falowane blaszki wróciły sobie do stołu falowane i spotkały kolejną falowaną blaszkę, bo jest 34, tak, bo tamta też chciała pić piwo. I teraz już 34 falowane blaszki. Nie, jeszcze jedna była przy oknie. Spotkali 35 falowaną blaszkę przy oknie. Cześć falowana blaszka, cześć falowana blaszka. Co robić? Czekaj, przerywacie! A idziemy na piwo, tam do baru falowaną blaszkę. A to są jak przy oknie, mogę iść z wami falowaną blaszkę. Na spoko falowana blaszka. Idą sobie 35 falowanych blaszek. Już? Już? No. Halo? No. Joda. I 35 falowanych blaszek sobie teraz idzie. Cześć falowane blaszki, cześć falowane blaszki, co chcecie? Falowane blaszki, a chcielibyśmy poprosić jedno piwo. Nie ma. Ale my jesteśmy źli. To jest najlepszy kawał ever. Ludzie słuchają go od 10 minut, nie wiedzą, o co chodzi. A chodzi o to, żeby powiedzieć, że nie ma piwa w barze. Ale jesteśmy źli. No. Dobra, kończmy ten odcinek, Jonasz. A słyszałeś kawał o ninży? Nie, ja się zastanawiam, skąd mam bone meal, ale już mam, okej. A to opowiedzieć ci kawał o ninży? Chyba znam kawał o ninży. To wiesz co, nie, to opowiemy go w przyszłym odcinku, tak wiesz? Tak, w przyszłym odcinku kawał o ninży. Next episode Żegnamy się. Of My Little Minecraft. Czekaj, dorobię jeszcze tylko tą, darbinkę, okej? Okay? Nie mam. No ale ja dorobię. Mam trochę tego. Ale nie chcę tego. Nic, gardzę twoim kawałem. Tak bardzo płotek. No nie sraj mi tym płotem, dlaczego żeś, co ty, skąd żeś tu położył ten płotek? Z płotku. Znaczy ten płotek, to tutaj mam już, wiesz, jak robiliśmy ogrodzenie, to mi zostało jeszcze. No wiem, ponad, że ci tak. Zostało, dobrze. Więc kochanie, ale czekaj, muszę zagrać jeszcze jakąś co na te Primadonna, dupa, la fiesta, la Coca-Cola na tym, na brzemieniu. Dalej, ja mam plany. No ej, daj mi siekierę, bo kopałem i teraz żeś rozwalił. Ej, nie mam siekiery. Kopać od nowa. No dalej! Czy tu masz crafting table? Nie umiem zrobić siekiery! Ile kurwa to mogę lać? To siekierę? Masz. Udało się. Masz siekierę. O! No i teraz to zrobimy super parkoura! O, dobra, więc Maćku, teraz... Co dzisiaj zagrasz? Jaki jest hit na Zagraj nasze outro. Ale już je grałem tydzień temu. No Myszy Ray graj. Zagraj Myszy Ray. Czekaj. To tak chodź tutaj, skacz sobie, skakaj sobie po tym wszystkim tutaj, żeby było tak ten. Już mam perspektywę swoją cały czas. No dobra, ale skakaj sobie. Dobra. Dobrze. Czekaj, jak to leciało? Myszy Ray, pancerni, powrócimy wierni, nakarmimy psa. Tak to poszło?
Nie, no. Deszcze niespokojne. Potargały psa. Graj to! Mysze Ray! Zagraj mi Mysze Ray! Przecież mi nie wyjebał przed twarz. To ty masz twarz? Ej, to było chamskie. I wskoczył mu pod napletę. Coś dobra, jeszcze, zagrajmy. Tak melancholijnie trochę tu jest. Tak melancholijnie. Tak, ja tańczyłem pięknie. Nawet w rytmie. Boże! Na chuj się krzysi, chuju. Dobra, więc no, żegnamy was, życzymy wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i imieniny. Miłego nowego milenium. I zapraszamy do... Kupujcie ciche koszulki, właśnie zapomniałem! Kupujcie ciche koszulki. Właśnie, macie wejść w link w opisie, gdzie jest sklep z moimi koszulkami, macie je kupić. I macie kupować moją koszulkę ze mną. Nie, bo nie jest brzydki. No, au, dobra, dobra, kupuj się śliczny. Wale konia. Nie ma mnie.